Cześć. Dziś powiemy Wam, dlaczego nie warto kupować radia w elektromarkecie czy na AliExpress, czyli podpowiemy Wam, na co zwrócić uwagę, kupując radio samochodowe. Tym samym podsumujemy nasze doświadczenia z radiami, które do nas przynosicie i z którymi macie problem. Zapraszamy do środka. Jako że rozmiar ma znaczenie, zaczynamy od niego. Radia samochodowe możemy z grubsza podzielić na jednostki 1 DIN, to te małe, oraz 2 DIN, czyli te większe. W większości samochodów jest miejsce na radio 2 DIN, więc tym małym nie będziemy się tu jakoś szczególnie zajmować, ale oczywiście w pewnych modelach aut nie ma aż tyle miejsca, więc takie radio jak to Alpine będzie tam znakomicie pasowało. Ale co to w ogóle jest rozmiar 2 DIN i ile to tak naprawdę jest? Otóż DIN to standard, czyli norma ustalona przez niemiecką organizację normalizacyjną Deutsches Institut für Normung i stąd nazwa DIN. I jak czytamy, 1 DIN, czyli inaczej pojedynczy DIN, to 180 na 50 mm, a 2 DIN, czyli podwójny DIN, to 180 na 100 mm i radia powinny trzymać taki wymiar montażowy. Na marginesie, rozmiar montażowy 1 czy 2 DIN nie ogranicza rozmiaru ekranu, ponieważ ekran może być wysuwany, jak w tym radiu Pionier, a to jest radio 1 DIN i wtedy z takiego radia bez ekranu robimy radio z ekranem wysuwanym, jeśli jest taka potrzeba. Może być 10-calowy ekran przytwierdzony na stałe i to też jest radio 1 DIN. Akurat to radio super sprawdza się na przykład w Fordzie Transicie. Jeśli do tego dodamy kamerę cofania, no to w ogóle jest bajka. Ale wracamy do naszej normy 2 DIN. Niestety ta norma istnieje dopiero od 1984 roku i jeszcze nie dotarła do chińskich producentów, którzy robią radia nie trzymające tego wymiaru, więc nie dopasujesz do nich w sposób łatwy ramki montażowej. I żeby to sprawdzić, wybraliśmy się do marketu, zabierając ze sobą standardową ramkę 2 DIN, to jest akurat ramka do Grand Vitary, i zmierzyliśmy takie radia. Jak widać, to radia marketowe po prostu nie pasują do tej ramki. Nie ma szans, żeby dobrze obsadzić to radio bez szlifowania ramki montażowej. Dla porównania, ta sama ramka do Grand Vitary w tym wypadku, tylko z radiem Pioniera. Zero problemów. Zaraz, ktoś zapyta. Przecież 99% elektroniki, w tym i stacji multimedialnych, jest robiona w Chinach. I to jest prawda. Prawda jest też taka, że chińskiego producenta można przypilnować lub nie. Kontrolowanie jakości oczywiście zwiększa cenę. I markowi producenci, tacy jak Sony, Pionier czy Alpine, nie mogą sobie pozwolić na fuszerkę w tak ważnej kwestii, jaką jest rozmiar radia. Rzecz druga to podłączenie radia. Na stole widzicie cały zestaw montażowy, tu akurat do Hondy Civic, do tak zwanego UFO, i poza uniwersalnym radiem potrzebujecie tu ramki, co już omówiliśmy, oraz całego zestawu kostek montażowych. I w sklepie takim jak nasz, oczywiście dobierzemy Wam cały zestaw montażowy wraz z kostkami. Jeśli kupujecie samo radio w elektromarkecie lub na AliExpress, no to musicie bawić się z takim znalezieniem kostek sami. I możecie na przykład założyć wątek na forum elektrody i liczyć, że ktoś Wam pomoże, bo radio z AliExpress przyszło, ale nie ma tam standardowej kostki ISO, tylko taka wiązka przewodów. I jeszcze dobrze, jeśli ta wiązka przewodów jest podpisana w jakimś zrozumiałym języku, gorzej, jeśli są tam same chińskie znaczki. W normalnych radiach markowych jest standard ISO, więc podłączymy tu na przykład adapter sterowania z kierownicy bez żadnego problemu, po prostu kostka w kostkę. Gdyby ktoś się zastanawiał, czym jest ISO, to wracamy do Niemiec i patrzymy na kolejną normę naszego instytutu o trudnej nazwie. Jest to po prostu standard złącz, czyli zawsze będziemy mieli od radia dwie kostki z takimi ząbkami, żeby tego odwrotnie nie podłączyć.
Kostka B jest zawsze głośnikowa, kostka A jest zawsze zasilająca. I zawsze, na przykład na pinie czwartym będzie zasilanie stałe, na siódmym postacyjkowe, a na ósmym masa i tak dalej, i tak dalej. Jeśli więc chcemy podłączyć radio za pomocą zwykłej kostki ISO, to źle tego zrobić nie można. Tak samo jeśli podłączamy moduł sterowania radiem z kierownicy, to może być nieco trudniejsze, więc teraz Wam w prawym górnym rogu wyskakuje link do naszego filmu, który nakręciliśmy o tym, w jaki sposób podłączyć sterowanie z kierownicy w radiu. Kolejna rzecz, trzeba zwrócić uwagę na mikrofon. Co do zasady, mikrofon powinien być zewnętrzny. Oczywiście jest kwestia jego jakości, ale co do zasady powinien być mikrofon zewnętrzny. Radia z wbudowanym mikrofonem w radio z definicji będą bardzo słabo działały, jeśli będziesz chciał korzystać w tym radiu z zestawu głośnomówiącego. Mówi się, że najważniejsze jest wnętrze i w radiach na pewno. Tego kupując nie jesteśmy oczywiście w stanie ocenić, ale można założyć, że radia markowe mają na przykład lepszy tuner radiowy. Radia z AliExpress czy radia marketowe mogą po wyjeździe z miasta na przykład nie odbierać fal radiowych. Tu odsyłamy Was na kanał, z którego bezczelnie ukradliśmy ten fragment filmu, na kanał Misiek Staszic. Człowiek przetestował takie radio z AliExpress, rozebrał je i ocenił jakość komponentów. Zgodnie z założeniami, bebechy tego radia były kiepskie i samo radio średnio zdało taki egzamin. Stąd zapraszamy Was na ten kanał, żeby też nie było takiego wrażenia, że skoro my sprzedajemy radia, no to w jakiś sposób hejtujemy radia z AliExpress czy radia marketowe. Ten człowiek nie współpracuje z nami, więc na jego kanał zapraszamy. Tam możecie zobaczyć, jak takie tanie radio z AliExpress po prostu działa i sprawuje się w teście. Przedostatnia rzecz to wsparcie. Wchodzimy sobie na przykład na stronę Pioniera, wpisujemy model radia i mamy już najnowszy soft z poprawkami lub soft jakby reagujący na zmiany, jakie są na przykład w Android Auto czy w CarPlayu. Jest nawet opis tego, co zostało poprawione. Żadne radio z AliExpress czy z marketu nie daje takiego wsparcia. Podobnie jeśli nasi klienci czegoś nie wiedzą, to bierzemy takie radio z półki, podłączamy i sprawdzamy, rozwiązujemy problem, jeśli nie mamy takiej odpowiedzi w głowie. Idę o zakład, że jeśli zapytacie o jakiś problem techniczny pracownika marketu, no to nie będzie znał odpowiedzi, już nie mówiąc o sprzedawcach na AliExpress. Na koniec rzecz kontrowersyjna, czyli cena. Tak, radia markowe są drogie w stosunku do stacji z AliExpress. Oczywiście ogromną część stanowią tu podatki i cła. Wiadomo też, że każdy sklep chce na tym sprzęcie zarobić, ale pomyślmy. Jeśli radio na AliExpress kosztuje 160, 250, 300, 400 zł i ktoś na tym jeszcze zarabia, to z jakiej jakości materiałów musi być zrobione takie radio? I tyle na dziś. Mamy nadzieję, że ten materiał choć trochę Wam pomógł. Radia i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, jeśli chcecie wymienić radio w swoim samochodzie. Tymczasem do następnego razu.